Proszę Państwa, tej wiosny mamy żałobę znacznie dłuższą niż przed 5 laty, kiedy to umarł Jan Paweł II. No ale nic dziwnego, skoro nie tylko prezydent zginął w katastrofie lotniczej, ale również żona, no i 94 inne osoby, ponieważ 96 wszystkich ofiar było katastrofy, łącznie z załogą samolotu, stewardesami, oficerami ochrony, no i przede wszystkim ministrami, posłami, senatorami, dwóch wicemarszałków Sejmu, generalicja, całe dowództwo Wojska Polskiego, wysokie duchowieństwo, przedstawiciele wyższego duchowieństwa. No słowem, tak jakby ktoś krwawą ręką przeciągnął po samej wierchuszce Polski i tak star przynajmniej pół głowy naszemu państwu. Zostało co prawda pół głowy, no ale to dobrze nie wygląda. Jak Państwo wiecie, pół głowy to jednak niecała. Ale żeby bardziej to, lepiej to zrozumieć, to trzeba zacząć od początku, bo to nam pozwoli ogarnąć całość i wyciągnąć wnioski nie tylko polityczne, ale również taki wniosek, nazwijmy to, natury metafizycznej. Chociaż nie lubię się tym parać, ale on się narzuca, tym bardziej, że takie pytania krążą, no co to z tego ma wynikać, i retorycznie nikt nie daje odpowiedzi, a odpowiedź jest aż natrętna, powiedziałbym, ale incipiam. Otóż wszystko się zaczęło 7 kwietnia, kiedy to w Katyniu odbyła się uroczystość podwójna, zorganizowana przez rząd Federacji Rosyjskiej w obecności premiera Putina, który zaprosił na tę uroczystość polskiego premiera Donalda Tuska, ale w charakterze gościa, sam był gospodarzem tej uroczystości. Połączona uroczystość 70. rocznicy wymordowania polskich oficerów w Katyniu przez NKWD. No i została ona połączona z uroczystością oddania hołdu rosyjskim ofiarom Wielkiej Czystki. Chociaż, o ile wiem, to akurat nie była to jakaś rocznica okrągła, ani taka jakaś w ciągu roku, żeby przypadała. Nic takiego się nie stało, po prostu ta została stworzona okazja. Moim zdaniem była to operacja rosyjskiej polityki historycznej, nosząca w tym kontekście znamiona intrygi, dlatego że premier Władimir Putin niewątpliwie wykorzystał powszechnie znany antagonizm między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem. Wykorzystał dlatego, że zdawał sobie sprawę, doskonale wiedział, że na 10 kwietnia zaplanowane zostały polskie uroczystości państwowe z udziałem prezydenta, gdzie Polacy byli jedynymi gospodarzami tej uroczystości i decydowali zarówno o jej charakterze, przebiegu, wymowie itd. No, ale uroczystość 7 kwietnia się odbyła, rzeczywiście tam wygłosili wszyscy przemówienia, no i natychmiast nożyce się odezwały w postaci Adama Michnika, który nie pozwolił się nikomu przelicytować tutaj i natychmiast zażądał, czy rozkazał, żeby wyrazić wdzięczność wobec, jak to nazwał, przyjaciół Moskali, zacytował. Wdzięczność, nie powiedział za co powinniśmy wyrazić wdzięczność. No wiadomo, że za uroczystość 7 kwietnia, to jasne, bo to był pretekst do tego wyrazu wdzięczności, ale z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że uroczystość 7 kwietnia nie mogłaby się odbyć, ba nie miałaby żadnego powodu ani sensu, gdyby nie wydarzenia sprzed 70 lat. Więc rozumiem, że chociaż intencją pana redaktora Michnika z pewnością nie było wyrażanie wdzięczności za wydarzenia zaistniałe przed 70 laty, no ale to taki wniosek nieodparcie się nasuwał. Wszystko jednak pozostawało w zawieszeniu, dlatego że no 10 kwietnia miały się odbyć polskie uroczystości państwowe z udziałem prezydenta Kaczyńskiego. W sytuacji, kiedy już te uroczystości z 7 kwietnia się odbyły,
udany przebieg polskich uroczystości państwowych nie był potrzebny ani premierowi Putinowi, ani premierowi Tuskowi. No, nie chcę przez to powiedzieć, że mieli zamiar zabić polskiego prezydenta. Absolutnie nie, takiego zamiaru nie było. Natomiast z całą pewnością to, żeby się te uroczystości nie udały, a przy okazji, żeby prezydent polski się skompromitował i ośmieszył, to ta myśl chyba nie była im obca. I tak się złożyło, że wszystko się złożyło, że tak powiem, żeby ten zamiar się zrealizował. Nawet to, że akurat jakby na zamówienie pod smoleńskim lotniskiem wojskowym Siewiernoje pojawiła się mgła, chociaż przed 45 minutami jeszcze takiej gęstej mgły nie było, bo lądował samolot z dziennikarzami polskimi, którzy przylecieli wcześniejszym samolotem, żeby tam się rozłożyć i już być gotowym do transmisji, kiedy przybędzie prezydent i delegacja. Bierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. W Sejmie w proporcje, pokój korupcje, naród pasie biurokrację, nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory ławią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.